Jestem zadowolony z całego meczu, ponieważ no, grali wszyscy zawodnicy i chcę jeszcze do końca ich zobaczyć. Chcę zobaczyć słabe i dobre strony i potem, żeby w meczach mistrzowskich albo trochę później, żeby bardzo, no, łatwiej mi było zostawić taki skład optymalny z tych zawodników, którym dysponujemy. Także wszystko jest dla mnie bardzo ważne i jeszcze będziemy szukali po prostu dalszych sparingów, żeby sobie no, być lepiej przygotowanym od strony taktycznej, bo faktycznie druga połowa rozjechała się zupełnie, było dużo chaosu, i, no ale nie robimy z tego tragedii.